Jesteśmy na polu u pana Krzysztofa Pawlikowskiego, który nasze odmiany kapusty z nasadzenia u siebie na polu jak najbardziej preferuje. Tak, od kilku lat uprawiamy wasze odmiany. Mamy storkę, mamy koronatę, mamy grindunar. Dokładnie. Tutaj mamy koronatę, kilka słów od strony producenta na temat koronaty. Koronata jest nam potrzebna w naszym segmencie uprawowym do tego, żeby ją przetwarzać na syrówki i sałatki i też na kapustę kiszoną po nowym roku, czyli obejmujemy ją słodni od lutego, marca do maja. Jest to bardzo dobry segment w naszej tutaj palecie, czy Państwa palecie, z tego względu, że ma dobre walory smakowe, ma wysoką zawartość cukru, to powoduje, że te produkty są smaczniejsze i lepiej się kwaszą, na przykład surówki. Jak widzimy, idealna wysokość świetnie nadaje się do zbioru mechanicznego kombajnu. Dokładnie. Oprócz kwestii walorów smakowych, kwestia przechowywania, bo możemy ją przechowywać do maja. Dokładnie. Więc jest ona... W zeszłym roku było przechowywanie do maja. Okres wegetacji 140 dni. Jakie mamy nasadzenie tego polu? To jest to całkiem 31 tysięcy hektarów. Wspomniał pan, panie Krzysztofie, że nie było deszczu. Koronata ma bardzo silny system korzeniowy, świetnie czuje się w momentach, gdy jest sucho. Jest ona bardzo silna. Co widać tutaj na polu, wyszło... Uważam, że wyszła bardzo dobrze i jeśli będziemy ją zbierać za 2 tygodnie, to osiągniemy taki wynik spodziewany, który żeśmy zaplanowali. Czyli ta kurka będzie miała powyżej 2 kg, która nas interesuje. Bo nas interesuje kurka nie na rynek detaliczny, tylko po prostu na przetwórstwo, tak jak byśmy powiedzieli. Chciałbym jeszcze spytać o zdrowotność. Jak widać... Rewelacyjna. Nie problemy, czy były problemy z ciernastkiem? Były problemy z ciernastkiem, ale dzięki tutaj, jak wspomniałem, na koronacie jakby mniejsze naloty tego wciarnastka. Koronata ma to do siebie, że akurat sama z siebie dosyć dobrze sobie radzi z ciernastkiem. Dokładnie. No, ale musieliśmy jej tak pomagać. Jest, tak, zawsze. Dzięki bardzo. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Dziękuję ślicznie.